Buenos dias, mówi Stanley Panama. Witam, znaczy Stanley Panama, wszystkich znajomych. Tutaj rowery z rejestracją, proszę bardzo, ale o czym innym chciałem dzisiaj mówić. To jakiś pan gra? Proszę zauważyć, dzisiaj przez chwilę, że nie jestem od miesiąca czasu w Panamie, ani nikogo nie widziałem, żeby palił papierosa. Spotkałem jedną kobietę, jakąś gryngownicę z Anglii czy z Wielkiej Brytanii, która paliła papierosa, ale miała twarz przypominający cyment w Polsce, jak mówiło się w okolicach, gdzie mieszkałem, twarz cymentu. I to była jedyna osoba, która paliła. No ale tak powiem, popatrzmy na grajkę. To nikt nie pali papierosów. Dlaczego nie pali? Nie wiem. Może zakaz jest? Jest? Idziemy dalej. Byliśmy już na tym targu innym razem, tylko chcę, żeby się zwrócili Państwo uwagę, że tu nikt nie pali papierosów. Może znajdziemy kogoś, kto pali, ale czy to jest restauracja, czy to jest ulica, to nie wiem, dlaczego ci ludzie nie chcą palić. Pić piją, szczególnie Indianie, bo to najbiedniejsi ludzie. Ci to piją na okrągło. Ich najwięcej pijanych widać, niektórzy leżą na ulicach. Nie ma tego dużo, ale jest. O, to gringos sobie poruszają się takim elektrycznym urządzeniem. Autem znaczy się. A tu wczoraj kupiłem takie czarne coś, co pokazywałem Państwu. To się okazuje, że to jest może, że to działa jak Prozac. Jedna pani, czy Amerykanka, mi zwróciła uwagę, takie czarne co się i białe w środku, bardzo słodkie, bardzo smaczne. Że to coś na kształt Prozaka, także no akurat ja tego nie potrzebuję, no ale profilaktycznie można wziąć. No to tak, że tak to wygląda handel w niedzielę. Bo tutaj, o właśnie, to te narkotyki tu leżą, tu o. To jest ten Prozak niby. Drogi, po 25 centów za sztukę. Tak mi liczyłem, w końcu policzył chyba 20 centów za sztukę. Aha, jeszcze. Nie wiem, czyście Państwo zauważyli, że bardzo dużo jest tych samochodów z flagami. Po prostu jest to święto narodowe, które trwa przez miesiąc czasu. A tu idzie taki człowiek, który był też w kościele przed chwilą ze mną. On jakiś Niemiec, chciał ze mną po niemiecku pogadać. Ja się uczyłem niemieckiego 7 lat, ale bardzo słabo mówię. Ale żeśmy pogadali. Guten Tag! Żeśmy pogadali. Chwilę, czy on pogadał, ja to tylko posłuchałem. Jedyne moje słowo to ich verstehe nicht. Ich habe nicht vorbereitet i takie inne rzeczy, takie mądrości. No proszę zobaczyć, jest przystanek PKS-ów, nikt nie pali. Dlaczego nie pali? Nie wiem. Zobaczymy, tam stoją ci biedni Indianie, może oni palą. Nie wiem, a może papierosy to nie sprzedają? No niemożliwe, żeby w całym kraju papierosy nie sprzedawali. Bo pilniczki to widziałem w restauracjach. Ale palić to nikt tutaj nie pali. No nic, zobaczymy. Ja będę musiał zapytać się jakichś ludzi, dlaczego nikt nie pali papierosów. Czy to bardzo dobrze, że nie palę, ale dlaczego? Ja to mam już takie naleciałości, takie tych starszych braci. A dlaczego nie palą? No i ty gringos, raczej nie gringos, tylko perros. Dużo się szlajas. Panami. No nic. Pozdrowienia. Cześć, zobaczymy jeszcze, czy w sklepie są cigaretos, tak z ciekawości. Buenos dias, señor. ¿Y cigaretos aquí? Cigarillos. Cigarillos? Malboro. Malboro? ¿Cuánto cuesta Malboro? 4,75.
But por qué no hombres no mujeres fumar cigaretas no en el valle no no mira no fumar. No se puede fumar. Sí. No entendí. Mm-hmm. Oh, why nobody smokes cigarettes around here? Nobody. I never see anybody. I just saw one gringo from no, England, and I don't smoke, see. They came outside when but even outside, I don't see people smoking. No, because at this time they are not. They're still at home. People normally they, you can see at night. Normal. Yes, at night when yeah. they get drunk, then they yeah. smoke. Because right now the bar is uh-huh. closed. Okay, thank you. I'm just wondering why I don't see people smoking. You know, that's very good. I mean, I don't smoke myself. Thank you. No to trochę wytłumaczy, bo mój hiszpański był idealny, ale nie wyśmienity, bo się nic nie mogłem dogadać, ale dobrze, że po angielsku się udało. Serdecznie pozdrawiam z Talley Panama. Na razie, hasta la vista.